Generalnie całkiem fajnie zachowany odkurzaczek w takim stanie, w jakim bardzo te urządzenia lubię. Mamy odkurzacze z marca, kwietnia i maja. Zdejmijmy pokrywę silnika. I uwolniłem już tutaj silnik. To jest ten skrót EGS Elektrogerätewerk Suhl. Teraz go połączę. Okej, obie klamerki teraz trzymają się już mocno. Tutaj na kolejnej stronie jest właściwie dokładnie taka sama wtyczka, kondensator Silesia KPPZ015. Dobra, tutaj będzie 6 mm na 5 mm. I jest przejście. Około 63 V teraz mamy, silnik wyraźnie przyspieszył. Jeszcze mamy tutaj dwa przewody z gniazdka suszarki. I tutaj łączy się już bezpośrednio z jednym przewodem, tym czarnym, idącym do uzwojeń silnika. Tak, teraz wyłączyłem na rączce i teraz włączam przełącznik na rączce odkurzacza. Bardzo ładnie tutaj dmucha. No i bardzo fajnie leci cieplutkie powietrze. Cześć, chciałbym Was zaprosić dzisiaj na pierwsze noworoczne, ciągle jeszcze noworoczne nagranie. Rok 2023 zakończyliśmy nagraniem o montażu tego radzieckiego odkurzacza Ural z 1978 roku. Można obejrzeć to nagranie, można obejrzeć oddzielny film poświęcony silnikowi, który znajduje się w tym odkurzaczu. Natomiast nowy rok 2024 chciałbym rozpocząć od wspólnego obejrzenia, przetestowania, rozkręcenia na części urządzenia mniej więcej o 20 lat starszego, tego polskiego odkurzacza Gamma 2 z roku 1959. Odkurzacz Ural na razie odstawiłem, żeby nie zajmował nam tutaj miejsca na blacie warsztatowym. Zostawiłem tylko ten odkurzacz Gamma 2, którym będziemy się zajmować dzisiaj. Przyznaję, że jest to jeden z moich ulubionych typów starych polskich odkurzaczy, czy w ogóle starych odkurzaczy. Mam kilka innych egzemplarzy, które były już pokazywane tutaj na tym kanale. Zresztą zaraz Wam je pokażę. Bardzo się cieszę z tego odkurzaczyka. Trochę przypuszczam, jaki silnik w nim znajdziemy, ale na razie to nie będę o tym mówił, za chwilkę to sobie sprawdzimy. Rzućmy szybko okiem od razu na tabliczkę znamionową tego odkurzacza. Postaram się także zrobić zdjęcie i Wam je tutaj wyświetlić. Odkurzacz wyprodukowany przez Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Tutaj jest numer odkurzacza, nie wiem, chyba 10355, ale jest to trochę zamazane. I jest to odkurzacz typu A6. To też jest troszeczkę zamazane, nie byłbym tego pewien, ale na innych tabliczkach znamionowych widać dokładnie to oznaczenie. Te odkurzacze Gamma 2 były właśnie fabrycznie oznaczone jako typ A6 i później troszeczkę zmodyfikowane późniejsze modele typu A6B i A6C. Zresztą z tymi odkurzaczami A6C jest jedna ciekawa historia, którą może kiedyś przy okazji jakiegoś innego nagrania opowiem. Tutaj reszta napisów jest dosyć mocno zatarta. Cena 900 zł, moc chyba 130 W. Nie pamiętam, rzucę szybko okiem na tabliczkę znamionową innego odkurzacza tego typu. Tak, 130 W. Symbol odkurzacza nie jestem tak do końca pewien, czym były te oznaczenia symboli. No i tutaj jest data produkcji 03.59 rok, jeżeli się nie mylę, 59, tak, czyli marzec 59 roku. No i jest tutaj też jeszcze stempel kontroli technicznej, czyli mamy ładny odkurzacz z roku 1959. Pokażę Wam zaraz dwa inne egzemplarze, również odkurzaczy Gamma 2 z tego samego rocznika. Postawiłem tutaj na stole warsztatowym wszystkie odkurzacze Gamma 2, które mam w kolekcji, nie licząc jeszcze jednego rozkręconego odkurzaczyka leżącego w częściach, którego jeszcze tu na kanale nie oglądaliśmy. Pozostałe te odkurzacze poza tym dzisiejszym już na kanale się pojawiały. One wszystkie lepiej lub
gorzej działają. Ja sobie nawet przygotowałem taką malutką ściągawkę, bo nie zawsze pamiętam, jaki silnik w jakim odkurzaczu się znajduje. Ja chciałem Wam to króciutko pokazać. Mam tutaj między innymi odkurzacz Gamma 2 z roku 1959. To jest typ A6. I w tym odkurzaczu znajduje się silnik importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, silnik typu EM7030, wyprodukowany w zakładach czy w fabryce urządzeń elektrycznych w ZUL. Na nim znajduje się taki napis IKA-EGS, to jest skrót od po pierwsze kombinatu Installationen Kabel Apparate, czyli instalacje kabel aparaty, a skrót EGS to jest nazwa fabryki Elektrogerätewerk ZUL, czyli fabryka urządzeń elektrycznych w ZUL. To były pod koniec lat 50. bardzo popularne silniki, czy w ogóle urządzenia z fabryki w NRD montowane w polskich urządzeniach. Tutaj mam drugi odkurzacz Gamma 2, również z roku 1959 i to jest też typ odkurzacza A6 i w tym odkurzaczu również znajdował się i znajduje się nadal identyczny silnik typu EM30, również z fabryki EGS, Elektrogerätewerk ZUL, czyli z fabryki urządzeń elektrycznych w ZUL. Następny tutaj na stole ten szary, taki bardzo klasyczny odkurzacz Gamma 2, pochodzi z roku 1963, tak? I to jest typ A6B. I w tym odkurzaczu znajduje się już polski silnik z zakładów w Brzegu, oznaczonych symbolem M6, jak widać tutaj na silniku. To jest właściwie polska wersja tego, przepraszam, silniczka, który oglądaliśmy przed chwilą, tego NRD-owskiego silniczka EM7030, a to jest typ silnika BKR7030. Kolejny odkurzacz w tej kolekcji to jest ta Gamma 2 z roku chyba 1964, jeżeli dobrze pamiętam, tak. I to jest typ odkurzacza A6B i w nim również znajduje się silnik z Brzegu, który Wam tutaj pokażę z boku na zdjęciu. To jest silnik typu KASB7030. No i wreszcie ostatni odkurzacz Gamma 2 w mojej kolekcji, przepraszam, to się tutaj troszkę nie mieści. To jest ten odkurzacz Gamma 2 już z takim innym logo, tutaj akurat jest podłączona suszarka do włosów, o której mówiliśmy na pewno też w kilku poprzednich nagraniach. To jest odkurzacz Gamma 2, prawdopodobnie z roku 65, aczkolwiek nie jestem tego pewien do końca, bo nie ma tutaj tabliczki znamionowej. I ten odkurzacz dla odmiany jako jedyny z tych wszystkich nie był już produkowany w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego, tylko w fabryce Farel w Kętrzynie. Tam w połowie lat 60. przeniesiono produkcję tych odkurzaczy i w tym odkurzaczu znajduje się taki sam silnik jak w tej Gammie 2 z 64 roku. To jest silnik KASB7030 z fabryki w Brzegu, również oznaczonej symbolem M6. Pokażę Wam tutaj zdjęcie tego silnika. Pozwólcie, że odstawię większość tych odkurzaczy. Na razie zostawię tylko te odkurzacze Gamma 2, które pochodzą z roku 59. No i teraz na stole mam ustawione już tylko rówieśników, już tylko odkurzacze pochodzące z tego samego rocznika. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj ten odkurzacz typu A6 z, przepraszam, spojrzę szybko, z kwietnia, tak? To jest 04 chyba, tak, z kwietnia 59 roku. Tutaj mamy odkurzacz również typu A6 z... chyba maja, tak, 05, z maja 59 roku, czyli mamy kwiecień, maj. No i tutaj mamy ten dzisiejszego bohatera, czy dzisiejszą bohaterkę tego nagrania, również odkurzacz typu A6 z chyba marca 59 roku. Czyli w sumie nawet fajnie się złożyło, mamy odkurzacze z marca, kwietnia i maja roku 1959. Zewnętrznie, poza no, najbardziej rzucającą się w oczy różnicą, czyli kolorystyką, w jakiej te odkurzacze zostały pomalowane, one są właściwie wszystkie identyczne. Mają tutaj pod rączką logo
RFSG, Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Później to logo na początku lat 60. Nie wiem w tej chwili dokładnie, ponieważ nie mam egzemplarzy ze wszystkich lat produkcji, ale ono musiało gdzieś przed 63 rokiem zniknąć, bo na odkurzaczu z 63 roku już tego logo nie ma. Prawdopodobnie gdzieś w 62 roku, pierwszym, drugim, może właśnie trzecim już tego logo tutaj nie publikowano. Nawiasem mówiąc, to jest też ciekawe, tutaj na tym logo mamy również numer rejestru, to jest numer wpisu znaku towarowego do rejestru Urzędu Patentowego. Odnalazłem w pismach Urzędu Patentowego właśnie ten znak Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. Troszeczkę zagadką dla mnie jest ciągle ten symbol DW1, to nie jest DWI chyba, tylko rzymska jedynka DW1. On się znajduje na wyrobach kilku polskich fabryk, kilku polskich zakładów, mniej więcej z tego samego okresu. Chyba widziałem go też na wczesnych silnikach poznańskich zakładów silników elektrycznych i jeszcze na kilku innych fabrykach czy logotypach kilku innych fabryk, ten skrót DW1. Nie jestem tego całkiem pewien i nie traktujcie tego na 100% poważnie, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że początkowo kilka z tych fabryk było wpisane do rejestru jako fabryki, nie wiem jak to się dokładniej nazywało, tak zwanej drobnej wytwórczości. One dopiero później się rozwinęły. Muszę to jeszcze dokładniej zbadać, ale nie jestem na 100% pewien. Być może powiem teraz jakąś straszną głupotę, czy to nie był skrót właśnie od jakiejś drobnej wytwórczości. To jest jeszcze sprawa do sprawdzenia. Jeżeli o tym wiecie, proszę dajcie znać w komentarzach, ale do tej pory przyznaję, że jakoś tak jednoznacznie na informacje o tym, co oznacza ten skrót DW1, nie trafiłem. Wiem tylko, tak jak powiedziałem, że powtarza się on na produktach kilku różnych polskich zakładów, mniej więcej właśnie z przełomu lat 50. i 60. Później on już znika i już mniej więcej gdzieś od pierwszej połowy lat 60. go nie ma. Poza tym właściwie zewnętrznie te odkurzacze są identyczne. Jeszcze tu jest jedna taka różnica, na którą kiedyś zwracałem uwagę. To jest brak tutaj na rączce tego odkurzacza Gamma 2 zaczepów do przyczepienia tego widocznego tutaj paska naramiennego. Tutaj jak widzicie na tym odkurzaczu te zaczepy są, chociaż samego paska nie mam. Co ciekawe, na tym odkurzaczu ich nie ma, mimo że jest to tak naprawdę chyba najnowszy odkurzacz z nich wszystkich, bo pochodzi z maja, ten jest z kwietnia, ten jest z marca. Tak jak już mówiłem, nie wiem, na pewno w wielu starszych modelach z początku roku 59 odkurzaczy Gamma 2 tych zaczepów nie było. Natomiast dlaczego na nim ich ciągle nie ma, mimo że są już na wcześniejszych modelach, tego nie wiem, może po prostu używano tutaj jeszcze jakieś rączki ze starych zapasów, a może ta rączka kiedyś pękła i została wymieniona jeszcze na rączkę starszego typu. No nie wiem, tego już o tym kiedyś w komentarzach rozmawialiśmy. W każdym razie gdzieś mniej więcej w ciągu roku 59 w odkurzaczach Gamma 2 pojawiły się te zaczepy do pasków naramiennych i to jest już taka typowa cecha właśnie tych odkurzaczy typu A6 i ich późniejszych modeli typu A6B czy A6C. Myślę, że na razie te starsze odkurzacze z 59 roku odstawię i zajmiemy się już tylko tym dzisiejszym bohaterem czy dzisiejszą bohaterką. Nawiasem mówiąc, przepraszam, jeszcze na chwilę wezmę odkurzacz Gamma 2 z 63 roku, tak? Tutaj jest jeszcze jedna taka dosyć typowa różnica tych wcześniejszych i późniejszych modeli, to jest model A6B. To jest to mocowanie suszarki do włosów. Ja o tym też już mówiłem w poprzednich nagraniach. Zwróćcie uwagę, tutaj w tych modelach z 59 roku ono po pierwsze znajduje się w górnej części obudowy i jest troszeczkę mniejsze. W tych nowszych modelach gdzieś już od początku lat 60. znajduje się w dolnej części obudowy wylotu powietrza i już jest takie wyraźnie większe, aczkolwiek suszarki do włosów generalnie pasują zarówno do tych nowszych modeli, jak i do tych starszych. Można ten sam model, to jest taki nowszy model suszarki do włosów, używać. W instrukcji obsługi widziałem starsze modele, które chyba były jeszcze używane z tymi
odkurzaczami, ale niestety takiego starszego modelu tej suszarki do włosów nie mam. No, w każdym razie sprawdzałem to i te nowsze modele, ta na przykład jest z 65 roku, one funkcjonują ze wszystkimi tymi odkurzaczami. I tutaj nawiasem mówiąc, w tym odkurzaczu Gamma 2 z 59 roku koniecznie będę musiał wymienić wtyczkę, bo ona jest dużo nowsza, dużo późniejsza. Wszystkie inne odkurzacze Gamma 2 już schowałem, zostawiłem tylko ten i rzućmy teraz może szybko okiem na jego stan. Generalnie to malowanie bardzo fajne, zielone, nie mam jeszcze, nie miałem jeszcze wcześniej odkurzaczy w ten sposób malowanych. Kiedyś widziałem odkurzacz Alpha 2 tak malowany, ale niestety jeszcze nie udało mi się go zdobyć. Niestety jest tutaj dosyć mocno zatarty ten symbol Gamma 2. Nie wiem, bardzo możliwe, że ktoś na przykład, no nie wiem, może gdzieś przechowywał go ze zwiniętym w ten sposób przewodem, albo raczej no gdzieś może w jakimś pokrowcu, może w jakimś pojemniku, który akurat tutaj obcierał o ten napis. Trochę szkoda, bo to jest zawsze fajne, jak mamy urządzenia z takimi ładnie zachowanymi napisami. Tutaj mamy to logo rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie z numerem, pod którym wpisany jest do rejestru znaków towarowych. Mamy tutaj ten skrót DW1, o którym już króciutko mówiłem. Bardzo fajnie, że nie są popękane te bakelitowe pokrywy wlotu powietrza i worka na kurz oraz wylotu powietrza, tutaj z gniazdkiem elektrycznym, do którego można było podłączyć suszarkę do włosów. Jest zachowana ta stopka, która pozwalała wygodnie postawić ten odkurzacz na podłodze albo gdzieś na jakiejś półeczce, jeżeli był on wykorzystywany jako suszarka do włosów. Są, o tym już mówiłem, tutaj te zaczepy do paska naramiennego, aczkolwiek samego paska nie ma. Przełącznik wydaje się chodzić bardzo ładnie. Troszeczkę widzę, że zardzewiałe już, a właściwie takie, nie wiem, no oblazły w każdym razie te zaczepy, klamerki trzymające pokrywę worka na kurz. No i to, co trzeba będzie wymienić, to jest tutaj ukruszona odgiętka przewodu zasilającego. To jest historia, która powtarza się w bardzo wielu starych urządzeniach, już na kilku nagraniach, między innymi właśnie w takim odkurzaczyku Gamma 2 wymienialiśmy tę odgiętkę, wymienialiśmy ją niedawno też w jednej starej enerdowskiej wiertarce. Ja chyba jeszcze mam te odgiętki w zapasie, także nie powinno to być problemu. Poza tym jest tutaj oryginalny przewód, taki zielony i wtyczka niestety jest chyba późniejsza, bo te wtyczki z 59 roku były troszeczkę inne, ale to też jest stara polska wtyczka, no nie wiem, może gdzieś z końca lat 60. Nie jestem tego pewien. W każdym razie nawet chyba jeszcze gdzieś mam kilka takich starych wtyczek z lat 50. czy z przełomu lat 50. 60. Zobaczę, może ją wymienię, ale to też no, nie jest jakaś tragedia, bo na razie ta wtyczka tutaj na pewno będzie mogła zostać, poza tym, że trzeba ją dokręcić, bo troszeczkę się już tutaj te dwie połówki wtyczki rozchodzą. Generalnie całkiem fajnie zachowany odkurzaczek w takim stanie, w jakim bardzo te urządzenia lubię. Czy działa, to jest już inna kwestia, będziemy musieli to sprawdzić. Proponuję rozpocząć demontaż tego odkurzacza, jak zwykle od wyjęcia tutaj worka na kurz. Nawet czysta w środku jest ta pokrywka. Worek jest, przyznaję, w całkiem ładnym stanie. Nawet jest czysty, wytrzepany. Kurczę, on nawet wygląda na jakoś, nie wiem, no nie bardzo używany. Zobaczcie, tutaj praktycznie nie ma w środku jakichś złogów kurzu. No w różnym stanie te worki się zdarzają. Kiedyś wyjąłem taki worek z odkurzacza Zelmer 01, który był kompletnie zgniły i jeszcze w dodatku pełen zardzewiałych gwoździ. Kiedyś z jednego z tych odkurzaczy Gamma 2, chyba z 63 roku, wyjąłem tak zapleśniały worek, że musiałem założyć sobie maseczkę ochronną. Po prostu było to całe oblepione pleśnią. Ten jest naprawdę jak na worki z tego okresu, można powiedzieć, w super stanie i bardzo czysty. Fajny zapach tych starych urządzeń. W środku odkurzacz jest, nie wiem czy to będzie widać akurat na nagraniu, ale całkiem ładnie zachowany. Tutaj w jednym miejscu troszeczkę jakieś ślady rdzy się pojawiły, ale generalnie nie jest w środku pordzewiały. Ładnie to wygląda. Aha, tutaj chyba jeden nit trzymający tę klamerkę.
puścił, czy nit, czy nawet śrubę. One chyba są tutaj przykręcone śrubami, chociaż oryginalnie chyba było to nitowane, tak. Czyli prawdopodobnie kiedyś gdzieś już tutaj się to nitowanie rozpadło i ktoś przynajmniej jedną z tych klamerek przykręcił na śruby. Zobaczymy, może później odtworzymy to, ten jeden zaczep, albo nawet może dwa, bo ten drugi też już się chyba troszeczkę wyrywa. Dobra, tym się później też zajmiemy. Teraz myślę, że postawię ten odkurzacz dla wygody o tak w pionie i odkręcimy tutaj tę obudowę silnika. Trochę rdzy tutaj jest pod tymi śrubkami. Dobra, śrubki mam już zdjęte i teraz ten moment, który lubię najbardziej, czyli zdejmijmy... O, tutaj mi to wypadło. Zdejmijmy pokrywę silnika. Okej, tutaj od razu to, co widzę, to są urwane lub odłączone. Nie wiem, czy to możliwe, żeby urwały mi się teraz, kiedy je wyjmowałem. Chyba nie. Te przewody do gniazdka suszarki. Możliwe, że jak wyciągnąłem tą pokrywę, to one się tutaj wyrwały, ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że one były tutaj w ogóle odpięte i wsunięte do środka, czyli to trzeba będzie podłączyć, bo to gniazdko suszarki w tej chwili by nie działało. No tutaj jakieś strasznej rdzy nie ma, jest to tylko troszeczkę zakurzone. Tutaj mamy dość mocno zakurzony silnik w środku. On, tak jak w tych innych odkurzaczach Gamma 2, nie jest tutaj na stałe przykręcony. Jest po prostu wsunięty w obudowę i tutaj trzymają go takie, no nie wiem, takie rozpórki zakończone gumowymi, nie wiem, czapeczkami, takimi osłonkami. Faktycznie ten silnik jest troszeczkę zakurzony. Tutaj będę go musiał chyba najpierw odkręcić od tej kostki przyłączeniowej, bo w przeciwnym razie chyba go nie wyjmę. Ta kostka mi tutaj troszeczkę przeszkadza, a ona jest dosyć krótkimi przewodami przykręcona, czy przykręcona do dosyć krótkich przewodów wychodzących tutaj z tej rączki, idących z jednej strony do przewodu zasilającego, a z drugiej strony tutaj do włącznika w rączce. To, co jeszcze od razu tutaj zauważyłem, to że w tym odkurzaczu wycięto kiedyś kondensator. Prawdopodobnie on się tutaj zepsuł, ktoś go odciął i podłączył ten odkurzacz, czy ten silnik do odkurzacza, tak. Tutaj bezpośrednio już z pominięciem kondensatora, który oryginalnie się tutaj znajdował, to oczywiście normalnie będzie działało. Kondensator służył tylko likwidacji zakłóceń powodowanych przez pracę tego silnika, natomiast on normalnie bez problemu mógł dalej bez tego kondensatora działać. Dobra, chyba najpierw muszę odkręcić tutaj tę kostkę, bo inaczej tego wszystkiego po prostu nie wyjmę. O. Odkręćmy tutaj te przewody. Nie ma co się z tym szarpać. O, chyba już tutaj dwa odkręciłem. Tak, bardzo króciutki. Nie wiem, być może od przełącznika tutaj jest taki krótki przewód. Tak, teraz odłączmy może te idące tutaj do silnika. A, wszystkie i tak muszę odkręcić. Potem sobie te połączenia obejrzymy. Generalnie zasada jest taka, że jeden przewód z przewodu zasilającego wchodzi tutaj do kostki. Który to może być? No w tej chwili tego chyba nie zgadnę, będę musiał popatrzeć. Jeden wchodzi tutaj bezpośrednio do kostki i łączy się z jednym przewodem idącym do silnika, czy do kondensatora i potem do silnika. Drugi przewód z przewodu zasilającego łączy się w kostce z przewodem idącym do włącznika w rączce, potem z włącznika w rączce wychodzi drugi przewód i łączy się tutaj w kostce
z drugim przewodem idącym do kondensatora, gdyby tutaj był, a jak nie ma, to bezpośrednio do silnika. Także trzeba będzie te połączenia tutaj uporządkować. Na pewno na razie to wszystko odłączam. Tutaj jedna śrubka jest dosyć mocno zardzewiała. Nie wiem czy... A, obraca się, dobrze, kręci się. Tu mi jeszcze został jeden przewód. Też go odłączam i tutaj jeszcze te dwa przewody. Raz, dwa. Kostkę mogę na razie odłożyć. I uwolniłem już tutaj silnik. Aha, tu jeszcze została ta osłonka tego zespołu turbin zasysającego powietrze. Może ją też wyjmę. O, wyjąłem razem z taką, nie wiem, amortyzującą ten silnik uszczelką gumową. No jest to dość mocno, o, to w ten sposób powinno być. Jest to wszystko dosyć mocno zakurzone. Zaraz popatrzymy na silnik, najpierw zajrzyjmy do odkurzacza. Okej, okay, no dużo rdzy w nim nie widać, troszeczkę jakieś takie zardzewiałe plamki, ale nie jest źle. Tutaj mamy przewody wychodzące z rączki, jeden z nich jest definitywnie bardzo króciutki. Trzeba go będzie przedłużyć. Odkręcimy później całą tą rączkę. Na razie ten korpus odkurzacza odstawię i rzućmy okiem na ten silnik. Myślę, że tutaj ładnie widać tabliczkę znamionową silnika i jest to znany już silnik, którego zdjęcia pokazywałem przed chwilą, kiedy pokazywałem Wam przegląd różnych innych odkurzaczy Gamma 2. To jest silnik produkowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej w fabryce urządzeń elektrycznych w Zul. To jest ten skrót EGS, Elektrogerätewerk Zul. I na górze jest logo kombinatu Installationen Kabel Apparate IKA, czyli instalacje kable aparaty. To był taki kombinat skupiający różne fabryki urządzeń elektrycznych. Ostatnio oglądaliśmy też wiertarkę z Zebnic. Zebnic również przez długi czas należało do tego kombinatu IKA. Później stało się częścią kombinatu Schmalkalden, produkującego urządzenia marki Schmalkalda. A to mamy ten silnik EM7030 właśnie z fabryki w Zul. Identyczny typ jak ten, który znaleźliśmy w dwóch innych odkurzaczach Gamma 2 z 1959 roku. Właściwie też identyczny jak te pierwsze polskie małe silniki do małych odkurzaczy z fabryki w Brzegu typu BKR7030 czy później KASB7030. Bardzo się cieszę z tego silnika. Zaraz spróbuję go troszeczkę przynajmniej wyczyścić i sprawdzimy oczywiście, czy on działa. Tak sobie myślę też, że fajnie byłoby albo w tym, albo może nawet w oddzielnym nagraniu cały ten silniczek rozkręcić i troszeczkę dokładniej poznać jego budowę. Ale w tym nagraniu na pewno zobaczymy, czy on działa. Silnikiem zaraz się zajmiemy, wyczyścimy go, sprawdzimy jego działanie, ale przyznaję, że najpierw chciałbym dokończyć demontaż tego korpusu odkurzacza. Tutaj właściwie zostało nam jeszcze tylko odkręcenie tej rączki. To chyba był klucz 8. Tak. Tutaj te dwie nakrętki mam już odkręcone. Jeszcze podkładki. I tak samo tutaj z drugiej strony. Już mogę zdjąć rączkę.
wyciągnę też te przewody. Wydaje mi się, że te przewodziki idące od przewodu zasilającego do kostki były takie krótkie, ponieważ tutaj nie trzymała je ta połamana odgiętka i po prostu ktoś ciągnąc za kabel wyciągnął je tutaj praktycznie pod samą tą obudowę. No ta odgiętka będzie już na pewno do wyrzucenia. Sprawdźmy od razu działanie przełącznika tutaj w rączce. Teraz jest rozłączony. Teraz go połączę. Okej. Teraz go znowu rozłączę. A tutaj widać zresztą, że teraz nic nie powinno być przejścia prądu. Ja jeszcze pokażę wam. O, teraz myślę, że to ładnie widać działanie tego przełącznika. Zresztą to już oglądaliśmy w kilku innych nagraniach o tego typu odkurzaczach. Połączone, rozłączone. Ok. Przewody idące tutaj do przełącznika też są w ładnym stanie. Wszystko to zaraz wyczyszczę. Biorę się teraz za wyczyszczenie tego korpusu odkurzacza, wszystkich tych elementów i tak wstępnie wyczyszczę także ten silnik. Wszystkie te elementy odkurzacza mam już wstępnie wyczyszczone z kurzu. Jeszcze za chwilkę zajmę się silnikiem. Tutaj wyczyściłem już tę bakelitową pokrywę worka na kurz. Sam worek jest, tak jak już wcześniej mówiłem, ładny i czysty. Korpus odkurzacza na razie sobie odsunę i chętnie zajrzałbym jeszcze tutaj do tej pokrywy silnika. Do tych styków suszarki do włosów. Muszę to troszeczkę podważyć. O, już wychodzi. Jest to nawet dosyć czyste w środku. Spójrzcie, może teraz teraz chyba przy dobrym oświetleniu będzie to w miarę wyraźnie widać. Tutaj są te dwa styki gniazdka suszarki do włosów. Może wezmę taką suszarkę jeszcze raz, jaką już oglądaliśmy. Chociaż to jest nowszy model, nie dokładnie od tego odkurzacza. I tutaj widać chyba też od środka, jak ta suszarka jest tutaj wtykana. Kiedyś pamiętam, w jednym z innych odkurzaczy brakowało tych styków i ja je wymieniałem. Brałem takie troszeczkę inne od, no po prostu od zwykłego jakiegoś gniazdka. Czy od takiej zwykłej wtyczki. Nawet to jakoś tam, powiedzmy, funkcjonowało. To też w środku mam wrażenie, że jest dosyć czyste. Minimalnie tutaj ten kurz tylko usunę. Tak naprawdę mogę to zaraz z powrotem założyć. Zdarzały mi się też już odkurzacze Gamma 2. Chyba ten szary odkurzacz z 63 roku, który już oglądaliśmy, w którym to było tutaj wszystko strasznie popalone, tak jakby, nie wiem, gdzieś kiedyś to się przegrzało, jakoś spaliło. W tym odkurzaczu wszystko wygląda bardzo ładnie. Jeszcze tak sobie sprawdzam trochę tę izolację na przewodach. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. Zaraz, jak je tutaj połączę. O, tak na chwilkę je splotę. To teraz jak dotknę tutaj miernikiem. Moment. Powinniśmy mieć tutaj zaraz przejście na tych stykach. Tak jest.
Teraz rozłączę przewody. No i nie ma przejścia. Dobra. To założę jeszcze może... O, troszeczkę to przetrę. Okej. Jeszcze tą gumową część przetrę. No ja sobie mówiąc, muszę się zaopatrzyć w jakiś środek do konserwacji takich starych gumowych uszczelek. Dobra, i wyciągamy tutaj te przewodziki. Wtykamy tę całą część. Ok. Myślę, że ładnie to weszło i później połączymy te przewody z kostką i z przewodami zasilającymi. Dobra. Mogę na razie odłożyć. Korpus odkurzacza już przetarłem, wyczyściłem z kurzu, przetarłem taką szmatką w środku. No tutaj z tymi brakami malowania nic nie zrobimy, ale troszeczkę mogę zabezpieczyć te pordzewiałe elementy odrdzewiaczem. Trzeba tylko bardzo uważać, bo ten odrdzewiacz, no po pierwsze jak się go za dużo tutaj nałoży, to potrafi uszkodzić malowanie, ale na pewno też uszkadza tabliczki znamionowe, to znaczy wymywa tą czarną farbę z tabliczek. Także na tabliczki absolutnie nie można, nie może się dostać. Ale tutaj zwłaszcza w środku warto troszeczkę ten odkurzacz zabezpieczyć, zwłaszcza tutaj, gdzie są te bardziej pordzewiałe części, fragmenty. O, na rantach, pod śrubami. Klamerki też są już trochę pokryte rdzą. Ja to zostawię na kilka minut, ale zaraz to papierem wytrę, żeby nie uszkodzić tutaj malowania tego odkurzacza. No tutaj też są takie pordzewiałe fragmenty. Ostrożnie na tabliczkę znamionową. Z tej strony tak samo. To od razu wycieram tutaj. No i tutaj jest dość sporo rdzy w środku, to też zaraz tym odrdzewiaczem od razu zabezpieczę. Dobra. Niech on sobie teraz chwileczkę poleży i zaraz porządnie go wytrę. Zostawiłem odkurzacz na jakieś 10-15 minut z tym odrdzewiaczem i teraz mogę go ładnie już powycierać. Tutaj zwłaszcza jest jeszcze takie rdzawe miejsce, ale przynajmniej już ta rdza jest na jakiś czas zneutralizowana, mam nadzieję. Przy okazji, poza samą obudową odkurzacza, wyczyszczę też ten przewód. On nawet nie jest bardzo brudny, ale warto go troszeczkę z brudu, tu jednak się trochę tego brudu zbiera, warto go wyczyścić. Ok, jeszcze zaraz zajmiemy się tutaj wtyczką, ale to za moment. Jeżeli chodzi o te klamerki na odkurzaczu, to troszeczkę je jeszcze poszlifuję wełną stalową. Dobra, to nie przywróci im dawnego blasku, ale przynajmniej troszeczkę pomogło pozbyć się jeszcze tych resztek rdzy.
Spójrzmy na tę klamerkę. Teraz tutaj jednego nitu brakuje i drugi, o, właściwie bardzo łatwo wyszedł. On już też był tutaj prawie ułamany. Wykorzystam okazję, żeby troszeczkę lepiej jeszcze tę klamerkę tutaj wyczyścić. Zaraz ją jeszcze nasmaruję. Muszę się pozbyć tych resztek nitów. Może to nawet jakimś takim solidniejszym gwoździem pójdzie, zaraz zobaczymy. Tak, wychodzi. O. Jeden nit już mam wybity. Jeszcze ten drugi, ten jest troszkę bardziej jakiś taki płaski, więc może być trudniej, ale zaraz też go spróbuję wybić. O, bez kłopotu wyszedł. No i co? I teraz mógłbym tutaj założyć takie klasyczne nity, ale niestety te, które mam, są, no te są zdecydowanie za grube. Więc te nie będą pasowały. Chyba będę musiał posłużyć się takimi zrywalnymi nitami, chociaż tak, bo tu mam takie malutkie, może nawet może te. A nie, chyba te są za duże. To jest 3,2 na 6 mm, tu mam 2,4 na 6 mm, no to te 2,4 są z kolei chyba troszeczkę za małe, ale nie, one tutaj jak się je, wolałbym prawdę mówiąc te 3,2 użyć. Zaraz spróbuję, o tutaj nawet przez te dziurki spokojnie przechodzi, fajnie, i on jest na długość też. O, tutaj myślę, że go dobrze widać, nawet jak dojdzie jeszcze ta blaszka przy klamerce, to będzie w porządku. To jest tylko kwestia tutaj minimalnie, no, poszerzenia troszeczkę tych dziurek. No, może nawet nie muszę ich wiertarką rozwiercać, może nawet, o, wystarczy trochę je gwoździem poruszać. Teraz zobaczymy. O, tak. Do tej nie chcę wejść, do tej drugiej bez problemu wchodzi. Kwestia naprawdę kilku dziesiątych milimetra. Może ten wejdzie. O, 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 jest, wchodzi, fajnie. Zobaczcie, tutaj nie dam rady tego nitu przełożyć z tej strony. No to spróbujmy w takim razie od środka. O, dobra, tutaj to mi weszło. Teraz tylko, żeby tu poprawnie tę blaszkę zamocować, tak. W ten sposób, ona też tutaj weszła. No i zobaczmy. Dobra, myślę, że to wystarczy. Może nie wygląda to jakoś super pięknie, ale nie, no powinno się to trzymać. Teraz ten drugi nit. Ten drugi nit mógłbym dla odmiany dać z tej strony, żeby to było z dwóch stron ładnie trzymane. Ops. Dobra. O. Myślę, że to się naprawdę solidnie trzyma. Co prawda, no niestety nie są to fabryczne nity, ale klamerka jest mocno przymocowana. Natomiast tutaj z drugiej strony są, też musiały się kiedyś te nity wyrwać. Ktoś założył takie śrubki i prawdę mówiąc, to ja chętnie te śrubki zostawię, bo to też jest jakaś część historii tego urządzenia. Chyba tylko je trzeba tutaj troszeczkę dokręcić. Złapię tu szczypcami z drugiej strony i dokręcę. O. Ok, obie klamerki teraz trzymają się już mocno. I myślę sobie, że tak naprawdę możemy już przynajmniej założyć tę rączkę, tylko jeszcze musimy dać tutaj nową odgiętkę przewodu.
Okej, znalazłem już takie pudełeczko, w którym mam, nawiasem mówiąc, różne stare przełączniki, właśnie wtyczki różnego rodzaju. I mam tutaj też kilka odgiętek. Te na pewno będą tutaj za duże, ale pamiętam, że do odkurzaczy Gamma 2 i chyba Alpha 2 montowałem ten rodzaj odgiętek. I one powinny tutaj pasować w ten sposób. O. Może są minimalnie za duże, ale generalnie powinno to się tutaj zmieścić. Ta odgiętka wcale nie była dużo krótsza, może o centymetr. Ta oryginalnie, która była tutaj zamocowana. Tak, ta jest troszeczkę dłuższa, ale to nie szkodzi. Musimy najpierw ten przewód przeciągnąć przez odgiętkę. No, ten już wychodzi, dobra. Teraz ten drugi. Mam już obydwa, ale nie ma problemu. Wchodzi bardzo ładnie. Mamy to tak wpasowane teraz. Te przewody przepuszczamy tutaj, czyli tak, zielony i brązowy. W każdym razie ten... Aha, żeby mi się te nie pomyliły, tak? Dobra, te od włącznika są cieńsze. Te z przewodu zasilającego są po prostu grubsze. Dobra. Może nawet, tak myślę, że sobie go oznaczę zaraz. Tutaj sobie oznaczam ten jeden przewodzik wchodzący z przewodu zasilającego. Ten drugi zielony poznam bez problemu, bo tutaj jest taki brązowy i niebieski. Dobra. Założona jeszcze ta część środkowa. Dobra, to mogę już odstawić. O, mam już tutaj śruby i nakrętki wyczyszczone, nasmarowane. One były też troszeczkę rdzą pokryte. Te przewody idące z włącznika też tutaj przekładam. One powinny iść w te, o, tutaj w środku. Dobra. Odgiętkę tutaj muszę zablokować w tej obudowie rączki. Chyba ładnie weszła. Z śrubami muszę trafić w te... Ojej. To mi jeszcze wypadło. Śrubami muszę trafić tu w te otworki. Może najpierw delikatnie tutaj złapię. Dobra, tu już nie powinno wypadać. Teraz tu. Dobra, druga śruba. Okej, te śruby już naprawdę mocno tutaj trzymają. Ta odgiętka jest fajnie tutaj przytrzaśnięta. Teraz nie ma ryzyka, że ten przewód się wyciągnie i wciągnie tutaj do środka też te małe przewodziki. I jeszcze tutaj tylko dokręcę. Dobra, nie za mocno, żeby nie wyrwać tych śrub tutaj z tej bakelitowej rączki. Fajnie. Mamy tak, wprowadzony tutaj przewód przez nową odgiętkę na miejsce tej starej, połamanej, pokruszonej. Mamy tutaj wyprowadzone przewody, te cieńsze idące do włącznika, te idące już bezpośrednio do silnika, w każdym razie jeden z nich, bo będzie to zrobione w ten sposób, że jeden z tych przewodów będzie połączony z przewodem idącym do włącznika za pośrednictwem kostki. Ten jeden będzie szedł do silnika, ten będzie szedł do silnika. No i wtedy przełącznik będzie
włączał tutaj przejście prądu na przewodach idących do silnika. Dobra, czyli tak, mamy już w zasadzie ten korpus odkurzacza przygotowany do montażu silnika. Teraz możemy się zająć silnikiem, albo jeszcze, przepraszam, chwileczkę, zajrzyjmy może jeszcze na chwilę do tej wtyczki. Ja chyba nie będę pokazywałem wam, momencik, jeszcze raz to zrobię, że mam tutaj sporo takich starszego rodzaju wtyczek, ale też już prawdę mówiąc nie za wiele, chyba tylko, o, jeszcze mam dwie, ta jest pęknięta, tu jest jeszcze taka trzecia. Wydaje mi się, że taka wtyczka powinna być oryginalnie w tym odkurzaczu założona, bo taką znalazłem też w dwóch pozostałych odkurzaczach Gamma 2. Nie, przepraszam, w jednym, w drugim muszę ją jeszcze wymienić, to przy jakiejś innej okazji zrobimy. Ale to też nie jest jakaś bardzo nowa wtyczka, ona jest troszeczkę chyba nowsza od tych, ale myślę, że nie będzie jakiejś tragedii, jak ją tutaj zostawię. Ta przyda mi się do jakichś urządzeń, gdzie naprawdę zamontowana jest współczesna wtyczka. Tutaj jeszcze chciałem zrobić jedno małe uzupełnienie dotyczące tych wtyczek. Mianowicie w katalogu sprzętu instalacyjnego elektrotechnicznego z października 1958 roku znalazłem różne rodzaje wtyczek, między innymi taka wtyczka, jak najczęściej znajdowałem przy tych starych odkurzaczach typu na przykład Gamma 2. Wtyczka w osłonie bakelitowej, 6 A 250 V, to jest o ta wtyczka, właściwie można sobie porównać, ona wygląda identycznie, ale tutaj na kolejnej stronie jest właściwie dokładnie taka sama wtyczka jak ta, którą znalazłem przy tym odkurzaczu. To są również wtyczki w osłonie bakelitowej 6 A 250 V albo 10 A 250 V, ta jest 6 A. No i znowu wydaje mi się, że to jest właściwie identyczna wtyczka jak ta narysowana tutaj w katalogu, także przyznaję, że nie jestem do końca pewien, czy ta wtyczka jednak nie była tutaj zamontowana oryginalnie. Do tej pory, tak jak powiedziałem, najczęściej znajdowałem tego rodzaju wtyczki, ale być może to również jest faktycznie produkt gdzieś z końca lat 50. Przyznaję, że mam ten sprzęt, mały sprzęt elektrotechniczny, elektroinstalacyjny, tak nie do końca jeszcze rozgryziony. Brakuje mi trochę dokładniejszych katalogów z różnymi tymi wtyczkami, gniazdkami. Jeżeli wiecie, to lepiej napiszcie proszę w komentarzach, czy uważacie, że to może być oryginalna wtyczka zamontowana tutaj w fabryce w Rzeszowie. To jest taki drobiazg w sumie nie bardzo ważny, no ale jednak ciekawy i no, w jakiś sposób istotny dla kompletności i oryginalności całego tego odkurzacza. O, chciałbym tylko jeszcze zajrzeć do tej wtyczki, czy wszystko w niej jest w porządku. Tutaj troszeczkę mocniej dokręcę te śrubki trzymające przewód. Tutaj wydaje się, że to wszystko się... Aha, tu troszeczkę mocniej też dokręcę te śrubki. No dobra, tu troszeczkę na tej klamerce rdzy się już pojawiło. Ale powinno to wszystko działać. No by ładniej może też wyglądało, gdyby tu była taka mniejsza odgiętka, ale takiej malutkiej nie mam. Może kiedyś coś tutaj założę, ale tak czy inaczej ten przewód jest tutaj dobrze trzymany. A i teraz tą śrubkę musimy solidnie skręcić. O. Dobra, wydaje mi się, że ta wtyczka może tutaj zostać. Ona też już ma swoje lata i w sumie pasuje do tego odkurzacza. Pokażę wam na chwilkę jeszcze jeden z tych odkurzaczy Gamma 2, również z 59 roku, które oglądaliśmy na początku. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj też musiałem chyba... chociaż nie, ta odgiętka też wydaje mi się, że jest tutaj oryginalna. Nie, to tu chyba jej nie wymieniałem, bo ona nie wygląda na nową. W każdym razie jest teraz bardzo podobna do tej, którą dzisiaj założyliśmy. Może jest troszeczkę cieńsza i troszeczkę krótsza. No, ta nasza jest trochę dłuższa. Średnicę wewnętrzną ma chyba taką samą. Ta też jest taka dosyć szeroka. No, jest troszeczkę o ten, powiedzmy, centymetr krótsza. Ale generalnie jest bardzo podobna.
Natomiast w tej starej gamie 2 była taka oryginalna, chyba z tego co pamiętam, wtyczka i przypuszczam, że przy tym odkurzaczu też powinna się taka znajdować. Wydaje mi się, że nie mam dokładnie takiej samej. Mam bardzo, bardzo podobną wtyczkę, praktycznie tego samego typu, ale jest troszeczkę cieńsza i ten napis Made in Poland jest tutaj taki zrobiony w prostej linii, nie tak po łuku, i to jest chyba 10-amperowa wtyczka, a tutaj przy tym odkurzaczu jest 6-amperowa, 6, 250 V, tutaj jest 10, 250 V. Okej, no w każdym razie wtyczkę tutaj zostawię taką, jaka jest, a spójrzmy jeszcze, momencik, na tę drugą, na ten drugi odkurzacz Gamma 2 z 59 roku. Tutaj, tak jak już mówiłem, wtyczka jest nieoryginalna. Przy wtyczce, nawiasem mówiąc, znajduje się taka ładna, duża odgiętka. Natomiast brakuje odgiętki tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, być może ta została nawet stąd wzięta i założona na wtyczkę. I będę musiał tutaj, i to na pewno zrobimy w jednym z następnych nagrań, chociaż ten odkurzacz był już otwierany, po prostu tę odgiętkę stąd przeniosę tu, a tutaj dam jedną na przykład z tych wtyczek, która będzie do tego odkurzacza bardziej pasowała. Ale to jest temat, tak jak powiedziałem, na kolejne nagranie. Czyli tak, podsumowując, mamy już ten korpus odkurzacza wyczyszczony, trochę zabezpieczony odrdzewiaczem. Sprawdziliśmy, że działa tutaj włącznik, założyliśmy nową odgiętkę na ten przewód, która tutaj dobrze się trzyma. Wyprowadziliśmy tutaj już przewody, do których tak naprawdę nawet teraz można by już podłączyć kostkę, i ona już, te przewody są na tyle długie, że tą kostkę można tutaj odchylić i wygodnie włożyć silnik do środka, ale może zrobimy to już podłączając silnik. Tutaj przy jednej klamerce dokręciłem śrubki, które ktoś kiedyś dał na miejsce odłamanych nitów. Nawiasem mówiąc, musiały te nity jakoś wyjątkowo kiepsko tutaj trzymać, bo nie zdarzyło mi się jeszcze w innych odkurzaczach Gamma 2, żeby te nity były wyrwane, no albo ktoś bardzo jakoś niedelikatnie obchodził się z tymi klamerkami. Natomiast tu przy tej drugiej klamerce dałem dwa nowe nity, takie zrywalne, no niestety nie takie, jakie były tu fabrycznie, takie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, zaklepywane z jednej strony, ale na pewno też się to solidnie trzyma, a po złożeniu odkurzacza praktycznie te nity nie są tutaj widoczne. No i teraz mogę już ten cały przygotowany do zmontowania korpus odkurzacza odłożyć. Natomiast zajmiemy się troszkę jeszcze wypróbowaniem tego silniczka, tego enerdowskiego silnika typu EM7030 z fabryki urządzeń elektrycznych w ZUL. Najważniejsze to oczywiście sprawdzenie, czy on działa, no bo od tego będzie zależało, czy na końcu tego nagrania uda się nam w ogóle uruchomić ten odkurzacz. Tego jeszcze nie wiem, na razie silniczek został tylko troszeczkę wyczyszczony z kurzu. Rzućmy teraz może okiem wreszcie na ten fajny silniczek, który wyjęliśmy z tego odkurzacza Gamma 2 z 59 roku. Jeszcze raz przypominam, to jest silnik enerdowski, wschodnio-niemiecki, wyprodukowany przez fabrykę urządzeń elektrycznych w miejscowości ZUL. Ten skrót EGS oznacza Elektrogerätewerk ZUL, a ten symbol IKA na górze w trójkącie oznacza nazwę kombinatu Installation, czy Installationen, nie pamiętam dokładnie, kabel aparaty, czyli instalacje kable aparaty. To był kombinat skupiający różne wschodnio-niemieckie fabryki urządzeń elektrycznych. To jest silnik typu EM7030, identyczny jak dwa tego samego typu silniki znalezione w dwóch pozostałych odkurzaczach Gamma 2, które oglądaliśmy wcześniej. I jest to silnik, tutaj jest wybity jego numer seryjny i data, wydaje mi się, że to jest 2/59, czyli z lutego 59 roku. Ten cały odkurzacz, jeżeli dobrze pamiętam, jest z marca, tak, 03/59, no czyli silnik krótko po dostarczeniu go z fabryki do Polski został zamontowany w tym odkurzaczu. Tutaj jest 14 000 obrotów na minutę, częstotliwość 50 Hz, prąd zmienny, prąd przemienny, prąd stały, 220 V i 90 W moc tego silnika. Więcej danych tutaj już nie widzę. Silniczek udało mi się troszeczkę przeczyścić z kurzu. Tak jak Wam powiedziałem,
Nie ma tutaj w ogóle zamocowanego kondensatora przeciwzakłóceniowego, który generalnie do pracy tego silnika nie jest konieczny, on po prostu eliminuje zakłócenia powodowane tym iskrzeniem szczotek na komutatorze. Zajrzałem sobie z ciekawości, zaraz wam to pokażę, do jednego z innych odkurzaczy Gamma 2 z 59 roku, żeby zobaczyć, jaki tam akurat był zamocowany kondensator. Tutaj otworzyłem pokrywę odkurzacza Gamma 2 właśnie z 59 roku, tego, który oglądaliśmy wcześniej. I może pokażę wam to jeszcze na zdjęciu. Tutaj jest zamocowany, nie wiem, chyba fabrycznie, kondensator Silesia KPPZ015. Poszukałem tak na szybko w internecie i gdzieś w jakiejś jednej ofercie znalazłem od razu kilka sztuk takich kondensatorów Silesia KPPZ015 i tutaj są chyba dokładnie te same parametry kondensatora podane. Także myślę sobie, że jedną, dwie sztuki takich, a może nawet parę sztuk takich kondensatorów zamówię i przy okazji kolejnego nagrania w tym silniku go zamontujemy. To jest taki pięciokońcówkowy kondensator. Tutaj z tej strony wychodzą dwa przewody idące do uzwojeń silnika. Tutaj wychodzą trzy przewody, dwa łączą się z przewodem zasilającym, czy jeden z przewodem zasilającym, a jeden z przewodem wychodzącym z włącznika, a ten środkowy zielony przewodzik jest po prostu przykręcony tutaj do śrubki na obudowie silnika. Tu w tym momencie oczywiście tego nie ma. Także zamawiam sobie takie kondensatory Silesia i zamontujemy go tutaj przy okazji innego nagrania. Na razie możemy to spokojnie zostawić, ten odkurzacz tak czy inaczej będzie bez problemu działał. Czyli kondensator tutaj konieczny nie jest, natomiast to, co na pewno jest konieczne, to są oczywiście szczotki, które dotykają komutatora i zaraz sprawdzimy, w jakim one są stanie. OK. Ta też jest w porządku, one są troszeczkę starte. Przyznaję, że ja znowu nie pamiętam, jakiej wielkości są te szczotki. Nie wiem, 4 na 5 mm, tak na oko. Nie pamiętam, chociaż na pewno już je jakiś czas temu w jednym z odkurzaczy Gamma 2 zmieniałem. Tutaj mam sporo tego rodzaju malutkich szczotek, chociaż widzę, że z tych najmniejszych już mi została tylko faktycznie taka końcóweczka. Mniej więcej tej samej wielkości. Będę je musiał dokupić. Pamiętam, że kupowałem te szczotki pasujące do odkurzaczy Gamma jako szczotki do maszyny do szycia chyba. Zaraz przyniosę miarkę i na wszelki wypadek je sobie jeszcze zmierzymy. Chociaż jestem pewien, że wymiary tych szczotek podawałem na tych poprzednich nagraniach o innych odkurzaczach Gamma 2 z 59 roku z tymi silnikami. A też chyba te silniki z fabryki w Brzegu, te polskie silniki BKR czy KSB 7030 wzorowane na tym silniku, chyba miały szczotki tych samych wymiarów. Musiałbym to sprawdzić, bo nie pamiętam. Spójrzmy po prostu miarką, jakie wymiary mają te szczotki. OK, miarka jest wyzerowana w szerszym miejscu. 5,86, czyli to będzie 6 mm. 5,90. Dobra, tutaj będzie 6 mm na 5 mm. 4,94 mi tu pokazuje. Czyli szczotka 6 na 5. Ta ma długość centymetra. Oryginalnie myślę, że gdzieś, nie wiem, no 1,5 cm prawdopodobnie te szczotki miały. Czyli jest tutaj już troszeczkę starte. Dobra, możemy je włożyć z powrotem. I przykręcamy drugą też. Zajrzyjmy z ciekawości tutaj do tego łożyska, chociaż nie chciałbym dzisiaj całości tego silnika rozkręcać. Myślę, że zrobię o tym właśnie oddzielne nagranie połączone z montażem kondensatora do tego silnika, a
Ale do łożyska zawsze można zajrzeć, przynajmniej do tego, bo ono jest w sumie na wierzchu. Strasznie malutkie jest to łożysko. Tutaj widać jakieś napisy na tym łożysku. Zrobię też zdjęcie, ale nie wiem, czy uda mi się go wam ładnie pokazać. Tutaj jest napis TKF. Zakładam, że KF oznacza Kugellagerfabrik po niemiecku, czyli fabryka łożysk. Natomiast co oznacza T, nie wiem. Będę musiał to sprawdzić. Tutaj numeru żadnego nie widzę, ale jest tutaj jeszcze jeden napis. ELK, EL5 może. EL5 to jest chyba. EL5. Tutaj od razu chciałem zrobić małe uzupełnienie dotyczące właśnie tych łożysk znalezionych w silniku odkurzacza Gamma 2. Poszukałem o nich troszeczkę informacji i tak jak się spodziewałem, ten skrót TKF oznacza Thüringer Kugellagerfabrik, czyli fabryka łożysk tocznych w Turyngii. To jest fabryka, która powstała po II wojnie światowej, mniej więcej w roku 1947-48, z dwóch zlikwidowanych przedwojennych firm. Jedna to była firma H. Weyrauch, która produkowała broń i części rowerowe, a druga to była firma K. Reich, która produkowała części do rowerów, jakieś artykuły metalowe, w tym między innymi właśnie łożyska, a ta firma TKF powstała i istnieje zresztą do dzisiaj w miejscowości Cela Mellis, właśnie w Turyngii. I co ciekawe, Cela Mellis to jest miasteczko sąsiadujące z miastem Zul, w którym powstał cały ten silnik z odkurzacza Gamma 2. Zresztą wszystkie te firmy, nie tylko TKF, po różnych przekształceniach istnieją nadal. TKF w Cela Mellis, firma Weyrauch, która do dzisiaj produkuje głównie broń sportową, jakieś wiatrówki, pistolety hukowe. W 1948 roku z terenów zajętych przez Armię Czerwoną przeniosła się na zachód i kontynuowała pracę w Mellrichstadt w Bawarii, istnieje tam do dzisiaj, i dokładnie tak samo firma Reich, która produkowała i produkuje do dzisiaj różne komponenty napędowe i układy kierownicze, i jakieś takie specjalistyczne łożyska, ona również przeniosła się do Mellrichstadt w Bawarii i istnieje tam do dzisiaj. Myślę, że o historii tej fabryki TKF, czyli Thüringer Kugellagerfabrik, warto będzie powiedzieć więcej podczas demontażu tego silnika, a nawet tak sobie pomyślałem, że mamy już jednak tutaj ze starych odkurzaczy, czy z silników od odkurzaczy, wyjęte sporo różnych ciekawych łożysk. To jest łożysko DKF, czyli Deutsche Kugellagerfabrik, znalezione zresztą w radzieckim silniku od odkurzacza Czajka. To jest łożysko z czwartej państwowej fabryki łożyskowej w Samarze, radzieckie. Tutaj mamy łożyska bułgarskie wyjęte z jednego z polskich silników w jednym z poprzednich nagrań. No tutaj mam klasyczne polskie stare łożyska FLT z fabryki łożysk tocznych i myślę sobie, że to każda ta fabryka wiąże się z jakąś ciekawą historią. Warto będzie chyba zrobić oddzielne nagranie tylko o tych właśnie starych łożyskach wyjętych z różnych silników do odkurzaczy. A jeszcze powiem wam tylko, że ten napis, który znalazłem również na łożysku wyjętym z tego silnika ZUL EL5, sprawdziłem go, to jest rozmiar łożyska, który odpowiada łożysku o wymiarach 5x16x5 mm, czyli 5 mm średnica wewnętrzna łożyska, czy średnica tej końcówki wirnika, 16 mm średnica zewnętrzna łożyska, malutkie łożysko, najmniejsze chyba z tych wszystkich, które tutaj mam, no i 5 mm to jest ta, nie wiem, grubość, wysokość, czy szerokość łożyska. Jak będziemy ten silnik rozkręcać, to oczywiście postaram się wszystkie te wymiary sprawdzić, no i nie wiem nadal, jakie łożysko znajduje się w tym silniku od strony turbiny, będziemy to musieli zobaczyć podczas rozkręcania tego łożyska, ale tak jak powiedziałem, to jest temat na oddzielne nagranie. Teraz przyniosę trochę smaru i to łożysko przy okazji nasmaruję. No i mogę już z powrotem założyć tutaj to mocowanie. Całą znajdującą się tą wyżej, tutaj wyżej klamerkę. W dłuższy
dłuższym nagraniu postaram się też rozkręcić tutaj cały ten zespół ssący, wszystkie wyjąć te turbiny z silnika i zajrzeć do tego łożyska znajdującego się od strony turbiny. Tutaj widzę, że ktoś przedłużył te przewody wychodzące z uzwojeń silnika, do których podłączone były przewody od kondensatora. To jest taka taśma dosyć już chyba stara, ale mam wrażenie, że ona się tutaj dosyć solidnie trzyma. Na początku chciałem ją wymienić na nową, ale pomyślałem sobie, że to nie ma sensu, bo i tak będziemy tutaj podłączać kondensator, wtedy tę taśmę odwinę, te przedłużone przewody po prostu odepnę, bo one już nie będą potrzebne i podepniemy tutaj przewody wychodzące z kondensatora, także to może na razie w ten sposób spokojnie zostać. Aha, tu jest jakiś przerwany ten przewód. Ktoś nasunął na niego taką osłonkę, ale ja to jeszcze jednak porządnie zaizoluję. Jest chyba jakaś stara termokurczka, wydaje mi się, która się po prostu tutaj już zsunęła. Nawet mam tu jakieś różne termokurczki. O, może taki kawałeczek by się tu przydał? Chyba tak. Już teraz chyba na to, a może jeszcze nasunę na wierzch tę osłonkę, super. To sprawdźmy teraz przejścia prądu na tych przewodach. O, może tak to zrobię. Jest. Na wszelki wypadek sprawdzam, czy gdzieś nie przechodzi prąd na obudowę. Wyjmę na wszelki wypadek jeszcze jedną szczotkę. Zobaczymy, teraz nie powinno być już bez szczotki przejścia. No i jeszcze raz. Nie ma. Wkładam ponownie szczotkę. Sprawdźmy teraz. I jest przejście. Dobra. Wezmę teraz przewód zasilający, taki tymczasowy, podłączę tutaj. Tak jak już robiliśmy to w przypadku wielu innych silników. I na chwilkę wypróbujemy działanie tego silnika, jeżeli on w ogóle działa, ale na obniżonym napięciu. Tutaj ta turbina jest wyczyszczona. Przetarłem to też pędzelkiem podczas czyszczenia tego silnika. O, nie powinna tutaj o nic obcierać. Może ja postawię ten silnik na tej gumowej podkładce. Jak w każdym nagraniu, jeszcze raz tutaj też to powtarzam, nie wolno takich luzem stojących silników podłączać po prostu do gniazdka, do napięcia 230 V, ponieważ ten silnik może się przewrócić, może gdzieś polecieć na bok, może nas uderzyć. Koniecznie trzeba go podłączyć przez regulator napięcia. Możecie spróbować też nawet ze zwykłym prostownikiem samochodowym. Możemy to zaraz spróbować. Wydaje mi się, że takie malutkie silniki, które kiedyś wypróbowywałem od odkurzaczy Gamma 2, nawet na 12 V prądu stałego już ruszają. Zresztą mam tutaj taki stary transformator, może też go zaraz wypróbujemy, bo na 24 V ten silnik na pewno, tak mi się przynajmniej wydaje, powinien już działać. Ale ja podłączę go do mojego regulatora napięcia. Tak, tutaj w listwie mam napięcie, koniecznie okulary ochronne. Tutaj sobie na wszelki wypadek jeszcze zakładam taką rękawicę
chociaż generalnie należy unikać dotykania takich silników. Ten ma tutaj taką bakelitową obudowę, więc za nią ewentualnie delikatnie mogę go przytrzymać. Napięcie na regulatorze mam teraz obniżone praktycznie do zera. Włączę silnik do listwy. Włączę teraz zasilanie i podniosę napięcie. Silniczek zaczyna się bardzo ładnie i w sumie naprawdę cichutko obracać. Nie wiem, chyba widzicie tutaj, może ja go tak przekręcę. O, teraz na pewno widzicie już tutaj poruszający się wirnik. I on naprawdę cichutko chodzi. Czasami zdarza się, że to wszystko w takich starych silnikach gdzieś tam zgrzyta, trze, hałasuje. On chodzi cichutko. Prawie nie widać, właściwie ja nie widzę z tej strony, nie wiem, może z drugiej widać iskrzenia na szczotkach. Nie wiem, przy jakim napięciu on teraz chodzi, kilkudziesięciu voltów, możemy to sprawdzić. Ja ustawię miernik na nawet na 200 voltów prądu przemiennego, bo na pewno tego nie przekroczymy. Może tutaj postawię, to będziecie to lepiej widzieli niż ja. I zobaczmy tutaj na kostce. Ile pokazuje? 52 V w tej chwili. No tak. Mogę troszeczkę, o, tutaj na regulatorze odrobinę podnieść, niedużo. 60. Około 63 V teraz mamy, silnik wyraźnie przyspieszył. Teraz dochodzimy do 70 V. Ale już nie będę wyżej podnosił tego napięcia, wracam mniej więcej gdzieś do około 50, nawet poniżej. Teraz na 40 kilku voltach ten silniczek cichutko i fajnie pracuje. Nie czuć tutaj gdzieś jakiegoś, nie wiem, smrodu palących się szczotek. Nie czuć, żeby on się gdzieś przegrzewał. Zresztą zaraz jak go wyłączę, to sprawdzę, czy on się gdzieś nie nagrzał, ale nie będę tego robił oczywiście, kiedy on jest podłączony. Dobra, no generalnie jak na taki stary silnik, pamiętajmy, z 1959 roku. Myślę, że chodzi on całkiem ładnie, nawet bez jakiegoś demontażu, szczególnego czyszczenia i ponownego składania go. Nawet nie zajrzeliśmy, w jakim stanie jest to łożysko od strony turbiny, tylko trochę nasmarowaliśmy to mniejsze łożysko tutaj od strony komutatora. Ok, silniczek wyłączyłem. Myślę, że mogę teraz wszystko rozłączyć. No i co? I zamontujemy go w odkurzaczu, a tak jak powiedziałem, ponieważ to nagranie i tak zrobi się już dosyć długie, w oddzielnym nagraniu jeszcze raz go wyjmę i spróbuję go jeszcze rozkręcić, żeby troszeczkę lepiej poznać budowę tego silnika i wtedy zamontujemy mu też pasujący kondensator. Regulator już odłączyłem i na razie odstawiam na bok, ale jeszcze go nie chowam, bo on nam się przyda oczywiście jeszcze do wypróbowania tego silnika po zamontowaniu go w odkurzaczu. Tutaj mam przewód odłączony. Mogę odłączyć przewody. Myślę, że możemy teraz ten silniczek zamontować z powrotem w odkurzaczu. Na pewno do niego jeszcze, tak jak powiedziałem, będę wracał. Wyjmiemy go jeszcze, może nawet od razu w następnym nagraniu. Założymy tutaj ten kondensator. Jeszcze go może trochę przeczyszczę. No i oczywiście chciałbym też rozłożyć ten silnik. Może nawet wyjąć z niego wirnik. Zmierzyć wielkość tych obydwu łożysk, tak, żeby po prostu poznać jego konstrukcję, ale generalnie z działania tego starego enerdowskiego silnika z fabryki WZUL z 59 roku jestem całkiem zadowolony.
trochę nie podoba mi się stan tej gumy, w której ten silnik jest osadzony, która go tutaj amortyzuje, izoluje od obudowy odkurzacza. No spróbuję ją jeszcze troszeczkę przetrzeć, chociaż to już chyba dużo nie pomoże. Okej, trochę tę gumę wyczyściłem. No, jest odrobinę lepiej. Przy okazji zapytam, nie wiem, może znacie jakieś fajne, skuteczne środki do konserwacji takich różnych gumowych elementów. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, na pewno bardzo mi się to przyda. Okej, i teraz tak. Tutaj mogę już do środka, do odkurzacza właśnie włożyć tę gumę, w której będzie osadzony silnik. Mogę włożyć już też sam silnik, uważając, żeby tutaj nie spadła mi ta pokrywa turbin. Właściwie to mógłbym ją nawet czymś, jakąś taśmą przykleić, ale jeszcze i tak będę ten silnik wyjmował. Dobra, on tutaj nawet ładnie wszedł. Teraz postawię sobie ten odkurzacz pionowo. Mam nadzieję, że teraz będzie to widoczne. Tutaj jeszcze na te klamerki muszę założyć te takie gumowe końcówki, które też tutaj trzymają, amortyzują, izolują silnik od korpusu odkurzacza. No, jeszcze tutaj jedna została. O, i poza tym ten silnik tutaj nie jest w żaden sposób w środku przykręcony, on po prostu tak siedzi na wciski. Tutaj mam wszystkie przewody wychodzące z włącznika, z przewodu zasilającego. Jeszcze będziemy musieli pamiętać o przewodach idących do gniazdka suszarki do włosów. I tutaj mamy przewody idące do silnika. Przyłączmy najpierw tutaj przewody może wchodzące z przewodu zasilającego. To zrobimy tak. Tutaj będzie ten jeden zielony wchodził. I ten zielony przewód może się łączyć na przykład z tym niebieskim przewodem idącym do włącznika. Damy go tutaj z drugiej strony. Dobra. Tutaj będzie wychodził drugi przewodzik z włącznika. Może damy go tutaj w ogóle z drugiej strony kostki. O. I on będzie się łączył z jednym z przewodów idących do silnika. Powiedzmy tutaj tak, naprzeciwko niego. Dobra, i tu mamy jeszcze jeden przewód z przewodu zasilającego. Wkładam go tutaj obok tego naszego przewodu. I on będzie się łączył, o, tutaj tak to zrobię, z drugim przewodem idącym do silnika. O, w tym momencie mamy tutaj kostkę zagospodarowaną, no ale jeszcze mamy tutaj dwa przewody z gniazdka suszarki. Chodzi o to, że w momencie, kiedy włączymy ten odkurzacz, zacznie pracować silnik odkurzacza, żeby wtedy zasilane były też te przewody idące do gniazdka suszarki, bo jeżeli one będą zasilane bezpośrednio z przewodów wchodzących z przewodu zasilającego, to wtedy każde podłączenie tego odkurzacza do gniazdka spowoduje, że zacznie tutaj grzać, jeżeli będzie oczywiście włączona, suszarka. A jeżeli nie będzie wtedy pracował silnik, no to ta suszarka się po prostu przepali i może w ogóle zapalić się całe to urządzenie, czy w każdym razie stopić się tutaj mogą jego elementy. Dlatego suszarka powinna się włączać tylko wtedy, kiedy pracuje też silnik i kiedy jest ten nadmuch powietrza wchodzącego z silnika. Dlatego musimy podłączyć jeden z przewodów suszarki tutaj do tego przewodu wychodzącego z włącznika i jednocześnie zasilającego
jeden z przewodów idących do silnika, a drugi możemy podłączyć bezpośrednio tutaj do tego przewodu, z przewodu zasilającego. Ja sobie tylko położę ten odkurzacz, bo w tej chwili będzie mi wygodniej zrobić to w pozycji leżącej. Czyli generalnie te przewody idące do gniazdka suszarki podłączę dokładnie do tych samych gniazdek, z których wychodzą przewody idące do silnika. Tutaj sobie troszeczkę poluzuję. Włożę jeden z tych przewodów, a może nawet je troszeczkę ze sobą skręcę. Podłączę je tutaj razem. Ok, one tu się dobrze trzymają. I ten drugi przewodzik też podłączam tutaj do tego gniazdka, z którego wychodzi drugi przewód idący do silnika. Mógłbym też założyć na nie wspólne końcówki, takie zaciskowe, i po prostu razem je zacisnąć, albo nawet je razem zlutować i po zlutowaniu włożyć tutaj do kostki. O, teraz ładnie obydwa tutaj weszły. I myślę, że tutaj mocno się trzymają. Połączenia mamy już gotowe. Wygląda to dosyć chaotycznie, więc sprawdźmy jeszcze raz, czy wszystko to jest poprawnie połączone. Tutaj mamy przewód zasilający, z którego wychodzą dwa przewody. Ten brązowy i ten zielony. Ten zielony przewód wchodzi tutaj do kostki, łączy się w kostce z tym granatowym przewodem idącym do włącznika w rączce. Potem z włącznika w rączce wychodzi ten ciemnoczerwony przewód i on, to jest troszeczkę mało widoczne, tutaj w tym miejscu wchodzi do kostki i łączy się z tym czarnym przewodem idącym do uzwojeń silnika i jednocześnie łączy się też z tym żółtym przewodzikiem idącym do jednego ze styków suszarki do włosów. Tutaj wchodzi drugi przewód z przewodu zasilającego, ten brązowy, który sobie zresztą oznaczyłem też taśmą izolacyjną, aczkolwiek je trudno jest pomylić, bo one są znacznie grubsze od tych idących do włącznika. On wchodzi tutaj do kostki i tutaj łączy się już bezpośrednio z jednym przewodem, tym czarnym, idącym do uzwojeń silnika i jednocześnie łączy się też z tym czarnym przewodem, idącym do drugiego styku w gniazdku suszarki. Wydaje mi się, że wszystko to powinno być poprawnie połączone. I jeżeli nic tutaj się nie wysunie, to nie powinno to spowodować nigdzie żadnego zwarcia. Możemy postawić odkurzacz jeszcze raz pionowo. Tutaj możemy zrobić jeszcze taki malutki test. Dotykam tutaj do przewodów idących do przełącznika. W tej chwili chyba nie mam, tak, nie mam przejścia, bo jest wyłączony, a teraz go włączę. Jest przejście, wyłączam, nie ma. Włączam. Jest przejście. Wyłączam. Nie ma. Myślę, że możemy teraz na chwilkę na próbę podłączyć ten odkurzacz tak, jak on teraz stoi. Tylko tak, tutaj ta wtyczka, która jest przy odkurzaczu, ona nie ma bolca, nie ma otworu na bolec uziemiający. Zresztą nie ma to znaczenia, bo tu i tak nie ma przewodu ochronnego, przewodu uziemiającego. Natomiast tutaj w regulatorze mam, więc muszę zrobić troszeczkę inaczej. Podłączę sobie do regulatora jeszcze taki rozgałęziacz, taką listwę bez tych bolców uziemiających i tutaj mogę już włączyć nasz odkurzacz. Natomiast regulator włączam do normalnej listwy zasilającej, jest jeszcze wyłączone napięcie. Zakładam sobie okulary ochronne, zmniejszam napięcie na regulatorze i teraz włączam zasilanie. I podnoszę napięcie. Ok, silnik bardzo ładnie pracuje. Aha, jeszcze nie sprawdziłem tutaj przełącznika. Zaraz, momencik, jeszcze raz włączę.
Tak, teraz wyłączyłem na rączce i teraz włączam przełącznik na rączce odkurzacza. Troszeczkę widać tutaj minimalne iskrzenie na szczotkach, teraz dopiero zauważyłem, no ale to jest normalne przy pracy takiego silnika. Dobra, wygląda na to, że to wszystko działa, mogę tutaj porozłączać. No i właściwie za chwilę możemy już zakładać tę pokrywę odkurzacza. No fajnie, myślę, że ta próba przebiegła pomyślnie. Rozłączam tutaj wszystko. To się nam jeszcze przyda, bo będziemy testować już zmontowany odkurzacz, więc na razie tą listwę zostawiam. Natomiast co, no tutaj możemy już założyć tę pokrywę silnika. Prawdę mówiąc, można by nawet też tę kostkę owinąć jakimś papierem preszpanowym. Co prawda chyba tak fabrycznie nie było to robione, ale ona tutaj na razie w tym miejscu, w którym będzie kondensator, może sobie spokojnie w ten sposób siedzieć. Zakładam teraz pokrywę silnika. Tutaj troszeczkę, o, muszę wpasować ją tak, żeby te otwory pokrywały się z otworami na śruby. Mam tutaj śruby z podkładkami. Troszeczkę je przeczyściłem, bo one są już dosyć mocno zardzewiałe, ale podtrzymałem je troszeczkę w odrdzewiaczu. Mam nadzieję, że przynajmniej nie będą dalej rdzewiały, że jakoś się tutaj wkręcą. Nie wiem, chyba o niczym nie zapomniałem. Moja pierwsza. No i może zaraz zrobimy też próbę tej suszarki do włosów. Zobaczymy, czy to gniazdko jest poprawnie podłączone i czy suszarka będzie działała. No i jeszcze jedna, już ostatnia śruba. OK. Teraz jeszcze ważna rzecz, czyli wkładamy worek na kurz. Myślę, że na upartego, jakby ktoś chciał, to można by tu też zamocować jakiś papierowy worek dodatkowy. Albo na przykład wyłożyć jeszcze to jakąś, nie wiem, taką watą albo starą maseczką chirurgiczną czy przeciwpyłową, jako taki dodatkowy worek poprawiający trochę właściwości filtrujące tego odkurzacza. No i zamykamy teraz klamerki. Mam nadzieję, że nasze nowe nity się nie urwą. Nie, trzyma całkiem nieźle. Nawet całkiem fajnie ten odkurzaczek wygląda. Mogę go tak postawić na blacie. Zaraz zrobimy jeszcze jedną jego próbę. Nie miałem do tego odkurzacza żadnych akcesoriów. Ja już kilka razy pokazywałem wam wąż, ssawki do odkurzaczy Gamma 2. Właściwie chyba te, które mam, są identyczne jak do odkurzaczy Alpha czy Alpha 2. Takiego całego, kompletnego odkurzacza Gamma 2 z akcesoriami nie mam. Natomiast za chwilę jeszcze pokażę wam instrukcję do tego odkurzacza, która zresztą pojawiała się już w innych nagraniach, ale włączmy go i wypróbujmy. Tę listwę podłączam tutaj do regulatora napięcia, a regulator podłączam już do normalnej listwy. Zmniejszam napięcie, włączam zasilanie. Teraz odkurzacz chodzi na napięciu mniej więcej chyba zbliżonym do 220 V. Prawie do końca skali już podkręciłem. Bardzo ładnie tutaj dmucha. Myślę, że słyszycie, jak fajnie zasysa ten odkurzacz. Chodzi naprawdę cichutko. Nawet chyba nie muszę za bardzo krzyczeć, żeby być słyszalnym. To jest jeden naprawdę z cichszych odkurzaczy, które tutaj w warsztacie wypróbowywałem.
wyłączę go, a spróbujmy... Tutaj mam suszarkę do włosów. No i bardzo fajnie leci cieplutkie powietrze. Spokojnie można by tę suszarkę z tym odkurzaczem używać. Pokażę Wam może jeszcze szybko instrukcję obsługi do tego odkurzacza. Ona też już pojawiała się w innych nagraniach na tym kanale. Jeżeli będzie Was ona interesowała, to ja mam ją zeskanowaną. Ona jest umieszczona na dysku sieciowym, a link do tego pliku PDF ze skanem tej instrukcji umieszczę w opisie tego nagrania. Teraz myślę, że mniej więcej od instrukcja z końca, właśnie z 59, 60, może 61 roku, tutaj nie ma niestety na niej daty, ale ona pokazuje dokładnie ten typ odkurzacza. A tutaj są wszystkie akcesoria, ssawki, wąż, rozpylacz, jest tutaj suszarka do włosów, zaraz ona będzie pokazana troszeczkę dokładniej na innej ilustracji. Tutaj są sposoby używania odkurzacza, właśnie noszenie na ramieniu na pasku, którego tutaj brakuje, mam go przy innym odkurzaczu. Tutaj odkurzanie jakichś abażurów, no niewątpliwie zaletą tego odkurzacza była jego mała waga. Tutaj odkurzacz ustawiony na podłodze, tutaj też na pasku podczas odkurzania jakichś mebli. Tutaj odkurzacz wykorzystywany do odkurzania samochodu. Aha, no i tutaj są akcesoria, jest rozpylacz do farb. No i jest suszarka, która tutaj na zdjęciu to widać, to jest jeszcze ten stary model suszarki. Troszeczkę jednak inny od tego, który mam tutaj. No takiej niestety nie mam. Troszeczkę podobną suszarkę mam przy odkurzaczu Syrenka, ale z tego co pamiętam, ona akurat do gammy nie pasuje. Może kiedyś uda mi się zdobyć taki właśnie starszy model suszarek z końca lat 50. czy z przełomu lat 50. 60. Tutaj na jednym ze zdjęć jest lakierowanie, nie wiem, motocykla, bo można było podłączyć rozpylacz lakierów do tego odkurzacza. No i tutaj jest jedno z moich ulubionych zdjęć, czyli właśnie używanie tego odkurzacza jako suszarki do włosów, właśnie z taką suszarką jeszcze starego typu, troszeczkę inną niż ta, którą dzisiaj używaliśmy. No a tutaj jest opróżnianie worka na kurz, tutaj są jeszcze jakieś dane techniczne, serwis gwarancyjny i tak dalej. Tak jak powiedziałem, jeżeli ta instrukcja Was interesuje, to w opisie tego nagrania znajdziecie link do niej. Mam nadzieję, że ona się Wam przyda. I o tym odkurzaczu to chyba na dzisiaj będzie wszystko. Nie chciałbym tego nagrania już bardzo przedłużać, bo myślę, że i tak wyjdzie ono jak zwykle ostatnio dosyć obszerne, ale oczywiście bardzo chciałem Wam podziękować za ten, no bądź co bądź, pierwszy w tym roku 2024 przegląd starego urządzenia, tego myślę, że całkiem zgrabnego, fajnego, cichutko działającego starego polskiego odkurzacza Gamma 2 z 1959 roku z oryginalnym importowanym z NRD, ze wschodnich Niemiec, silnikiem wyprodukowanym w fabryce urządzeń elektrycznych w Zul. Do tego silnika będziemy jeszcze wracać, tak jak Wam powiedziałem, i myślę, mam nadzieję, że będziemy też wracać do tych odkurzaczy Gamma 2, chociaż mam już ich kilka, tak jak Wam pokazywałem, ale ciągle nie mam kilku odmian, kilku modeli tego odkurzacza i bardzo chciałbym je zdobyć i obejrzeć. Może uda się to zrobić w najbliższych miesiącach, a na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach będę miał do pokazania Wam kilka innych, fajnych, starych, ciekawych urządzeń i chyba już to kiedyś mówiłem, oby tylko nie zabrakło Wam cierpliwości, przynajmniej od czasu do czasu w ciągu tego roku na ten kanał zajrzeć, no bo mnie na pewno cierpliwości do zabawy z tymi starymi urządzeniami nie zabraknie i już cieszę się na możliwość obejrzenia kilku rzeczy, które leżą tutaj w moim warsztacie w pudełkach. Nie o wszystkich Wam jeszcze mówiłem, niektóre niech będą niespodziankami. Także do zobaczenia już niedługo, dzięki za dzisiaj, no i cześć! Thank you.